artykuł, żebyście dokładnie Państwo wiedzieli, jak treść tego porozumienia brzmi. Także zapraszamy do porozumienia. Dokument już jest w tej chwili przygotowany. Porozumienie na rzecz integracji Świdniczan ma jednoczyć ich w Polsce, Europie i na świecie. Zasadą jest godne reprezentowanie Świdnicy na zewnątrz i aktywność na rzecz pomysłów realizowanych w mieście, wzajemna pomoc i utrzymanie kontaktów towarzyskich. Dokument podpisali ze strony Świdnicy Joanna Gadzińska, Stanisław Kotełko, ksiądz Kazimierz Jandziszak, Wiesław Kilian, oczywiście Wojciech Murdzek, a przedstawicielem świata był Zvi Rafner, były Świdniczanin, ambasador Izraela w Polsce, gość zjazdu. Ciężko trochę spotykać ludzi z mojego czasu, niestety albo starsi, albo już ich nie ma, ale spotkałem tu kilka ludzi, że byli dzieci tak jak ja i żyli tutaj całe swoje życie. I to było takie interesujące porównać, bo ja jestem Izraelczyk i jestem dyplomata i byłem na dużo placówek w różnych miejscach w Europie, na świecie. Także to bardzo interesujące porównać z Świdniczanami, że mieszkali całe życie w tym miejscu, w tym ładnym miejscu. Wszystkiego dobrego. Życzymy jeszcze wielu powrotów do nas, a panu wielu lat w zdrowiu, pracy, prywatnie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I chętnie będę wracał od czasu do czasu tutaj odwiedzić. Chętnych do utrzymania kontaktów i powrotu na zjazd w przyszłym roku jest wielu i dobrze, że na przygotowanie jest więcej czasu, bo ten miniony już zjazd miał go bardzo mało. Czas od końca maja to była rzeczywiście jakaś wielka improwizacja, także mówimy, że pierwszy zjazd typu bardzo generalna próba. Myślimy, że za rok powinniśmy kontynuować, bo nikt sobie nie wyobraża innej wersji z gości. Natomiast później chyba taki tryb czteroletni, nie częściej, bo przecież trzeba uzyskiwać pewną perspektywę. Póki co kolejny w sierpniu za rok. W samo południe na placu Jana Pawła II odbyło się wielkie mierzenie wieży katedralnej. Wielu zastanawiało się, po co właściwie to robić, skoro od lat w publikacjach są podawane te wysokości. Chcemy rozwiać wątpliwości. Różne przewodniki, różne publikacje, różne informacje internetowe mówią o naszej wieży na różny sposób. Chcemy rozwiać jednoznacznie informacje. Na pewno ma więcej niż 100 metrów, to jest oczywiste. Natomiast czy to będzie 101, 102, 103, 104, zobaczymy za chwilę. A przez to pewno też będziemy potrafili ją nareszcie ustawić w rankingu, dlatego że też bardzo wiele się mówi o tym, że wieża jest, nie wiem, trzecia co do wysokości w Polsce, czwarta, druga, bardzo różnie się mówi. Ustalimy to jednoznacznie, wpiszemy wreszcie na stronę internetową miasta Świdnicy prawidłową wysokość, nasi geodeci dokonają pomiaru. Oczywiście znając życie znajdzie się 100 innych ludzi, którzy będą mieli inny pomysł na wysokość, ale póki co potraktujemy to jako oficjalną informację miejską na nasze strony. W czasie pomiaru z dachu długiej 33 oczekujący chłodzili się w mgiełkach kurtyny wodnej. A odważni, bardzo młodzi ludzie zjeżdżali na linie. Atrakcje te przygotował Piotr Snopczyński i Waldek Sawko, himalaiści z wydatną pomocą OSP Świdnica. Chętnych maluchów było sporo, pogratulować odwagi. I wreszcie jest. Mamy wysokość rzeczywistą wieży katedry świdnickiej. Przyjęliśmy, że nie próg, nie posadzka wewnętrzna, a belka progowa prawego wejścia do nawy, ponieważ jak pionowo mość byśmy rozwinęli wieży, to wieża jest budowana nad prawą nawą, a nie nad środką. To jest też ważne. Czyli jakby tutaj najbliżej. I tak standard przyjęliśmy, a z kolei górny punkt przyjęliśmy z uwagi na jakby przyczyny techniczne, możliwości techniczne najlepiej, bo promienie lasera ma troszkę jakąś średnicę, ta wiązka ma jakąś średnicę, wobec tego przyjęliśmy najlepiej oś poziomą tej gwiazdki, która ponoć ma 50-60 cm średnicy. Tego nie badaliśmy, nie bawimy się aż tak dokładnie, myślę, że jest to fajna zabawa i o to też nam chodzi. Szanowni Państwo, ja podam wynik. Wynik jest udokumentowany, jest to w postaci jakiejś tutaj takiej potwierdzonej na piśmie. Wynik brzmi, Panie Prezydencie, 101 metrów i 21 centymetrów. Zgodnie z założeniami organizatorzy wykręcili numer telefonu osoby, która w ankiecie podała najbliższą tej prawdziwej wysokość wieży. Dzwonili po to, by pogratulować i poinformować o nagrodzie.
Lot balonem nad Świdnicą będzie nagrodą za to, że ktoś rzeczywiście będzie najbliższy rzeczywistości, jeżeli chodzi o pomiar wysokości wieży. Jeżeli nie będzie niesprzyjających okoliczności pogodowych, to balon wystartuje właśnie tutaj stąd, z placu Jana Pawła II. Dzięki temu wszyscy krytycy tego miejsca będą mogli nareszcie potwierdzić swoje przypuszczenia, że było to lądowisko. Samego startu nie śledziliśmy, ale podziwialiśmy ten lot na tle sudeckich gór. Na placu przed katedrą zebrani dzielnie w tropikalnym słońcu stanęli do wspólnego zdjęcia. Na pamiątkę dla siebie, na pamiątkę zjazdu.